mamy już nasze mięsko. Po 48 godzinach marnowania prawie. Wygląda to pięknie. Wspaniale. Teraz musimy je odsączyć z marynaty. Teraz powykładać i przykryć od nowa. Przykryć się do góry. Bardzo ważne jest, żeby dobrze odsączyć naszą wołowinkę z marynaty, bo w miejscach będziemy okrami się dłużej suszyć, a zależy nam, aby się ładnie, równomiernie wysuszyła w pierniku. Z trochę to papieru idzie. Ale efekt potem finalny wygląda tak. Dobra. Bierzemy jeszcze kawałek. Piękny widok. Teraz nasza marynata, nasza wołowinka musi trafić do piekarnika na 3 do 5 godzin, w zależności od tego jak się będzie suszyło, do temperatury 60-70 stopni. I żeby zrobić to dobrze, jak widzicie trochę jej jest, układanie jej na różdżce sprawiłoby, że nam się nie zmieściło. Pokażę Wam jak nałożyć wołowinkę za pomocą wykołaczek, aby się ładnie wysuszyła i żeby nam się więcej zmieściło do piekarnika. I to moi kochani, w zasadzie wszystko. Teraz potrzebujecie tylko trochę cierpliwości. Wołowinka jest tak nadziana, żeby bardzo ładnie się suszyła ze wszystkich stron, żeby się nie stykały ze sobą plasterki wołowinki. Piekarnik 3 do 5 godzin i możecie cieszyć się wspaniałymi kąskami wołowymi, idealnymi do piwka. Piekarnik z termobiegiem przychodzi. Bardzo ważne jest to, abyście go nie domykali. Niech wołowinka, niech ma gdzie odparowywać.